Młodzi ludzie sięgają gwiazd, ale są i tacy, którzy przez jeden błąd swoje życie przenoszą do celi w areszcie. By uświadomić młodym ludziom, jak ważne jest stosowanie przepisów ruchu drogowego i pokazać więzienną rzeczywistość, w piotrkowskim areszcie śledczym odbywają się spotkania edukacyjne w służbie prawu, połączone ze spotkaniem Szanuj zasady, chroń życie. Wypadki drogowe to nie tylko rozbite auta, to również dramaty rodzin i dramat sprawców. Młodzi ludzie nie zawsze zdają sobie sprawę, że posiadanie prawa jazdy to odpowiedzialność. Oni dopiero albo zdają prawo jazdy, albo będą świeżo opieczonymi kierowcami. I celem tych spotkań jest to ukazanie im, że przepisy ruchu drogowego są bardzo ważne i taki młody kierowca ma obowiązek zachowywania tych przepisów. Jeżeli nie będzie ich zachowywał, to bardzo często to ponosi bardzo duże konsekwencje dla siebie, jak i też dla innych osób, gdzie może spowodować na przykład wypadek, który będzie konsekwencją jakiejś tam śmierci drugiej osoby. Brak przestrzegania prawa prowadzi do aresztu. O tym mówiono w trakcie spotkania Szanuj zasady, chroń życie Inspekcji Transportu Drogowego. Młodzi słuchali, mogli zobaczyć też spoty promujące bezpieczeństwo, ale mówić to jedno, drugie to lepiej samemu poczuć, co oznacza przyjąć konsekwencje swojego czynu. I temu służą spotkania w służbie prawu. W ich trakcie młodzi ludzie weszli na teren aresztu, by samemu zobaczyć, co to znaczy odbywać karę w areszcie. Uczniowie z zespołu szkół ponadpodstawowych nr 1 mogli wejść do celi i poczuć to, co czuje osadzony. Wrażenia? Młodzi mówili, cela w areszcie to niepokój w domu. Gdyby się te drzwi od celi zamknęły, pan by tu został? Szczerze, nie wyobrażam sobie tego, także... Także kurczę, powiem, że to naprawdę byłoby też dla mnie ciężkie, bo na takim metrażu i ogólnie też w takim pomieszczeniu bardzo by mi było ciężko przeżyć na więcej niż jeden dzień. Gdyby te drzwi się zamknęły i pan by tu został? No, bardzo ciężko by było. Myślę, 2 godziny, 3 już by było. Nie wiadomo, co chcą zrobić. Cela sama jest według mnie to miejsce zliczone co do centymetra kwadratowego. Idealnie przestrzeń dobrana według mnie, no nie idealnie do życia, ale żeby oszczędność miejsca jest na maksa użyta. Jakiekolwiek warunki są też użyte, tak na styk. No, wytrzymać będzie tu ciężko, więc nie polecam nikomu. Dobra lekcja, dobry sposób na to, by zwrócić waszą młodych uwagę na to, że areszt to nic dobrego? Uważam, że tak. Tym bardziej jak jest właśnie tutaj taka wycieczka, która obrazuje to wszystko, to naprawdę można się przekonać na własnej skórze, jak tacy ludzie osadzeni funkcjonują. Myślę, że to dociera dobitnie. Zresztą sama pani była w celi, robi wrażenie. Małe, ciasne, klaustrofobiczne pomieszczenie. Widziałem, że młodzież tutaj jeszcze w czasie wykładów była uśmiechnięta. Natomiast w celi wyciszenie, zaduma, no robi wrażenie i na to jest właśnie ukierunkowany ten program. W tym roku w spotkaniach w aresztach śledczych na terenie całego kraju udział wzięło w sumie ponad 23 tysiące uczniów.